Cześć, witam wszystkich. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o moim super komputerze naukowym. A jest to serwer naukowy, który sobie zbudowałem. O, tak wygląda. Wziąłem go na warsztat, bo będę go czyścił. I zaczynamy. Mamy tu procesor AMD Athlon 4-rdzeniowy. Athlon drugiej generacji, 4-rdzeniowy. Jakoś jest tam 2 rdzenie fizyczne i 2 wątki. Mamy tutaj pamięć RAM Kingstona. Jest to Kingston HyperX. Taktowanie 1600 MHz. 2 razy po 8 GB razem 16. Karta graficzna jest to Nvidia Quadro P400 z 2 GB RAMu. Jest to karta do zastosowań naukowych i profesjonalistycznych. No i mamy tutaj zasilacz Silentium PC. To sobie już znajdziecie w internecie. Dysk na dane to jest 1 TB WD Barracuda. Dysk na system Linux jest to Goodram 250 giga, chyba CX100 albo 200, albo nie, CX400, 250 giga. No i tak to jest zrobione, jest to fajnie połączone, mamy to fajne chłodzenie. A jeszcze dodam, że ten wentylator jest to fabryczny wentylator z chłodzenia AMD do tego procesora, które było tu fabrycznie, chłodzenie skorodowało do oporu. A drugi wentylator jest to wentylator chłodzenia Intela, więc też ciekawie to wygląda. Jest to postawione na... Poczekajcie, wezmę, odwinę kawałek. Odwinę to trochę wszystko, żebyście mogli zobaczyć. Jest to postawione... wiecie co? Trochę nie widać. Trochę na takiej płycie głównej Gigabyte GAF2A68H. Poczekajcie, sam wam powiem. Gigabyte GAF2A68HMDS2. To jest ta płyta główna. Jest to też jakaś budżetówka, ale działa dobrze. Widzicie, wszystko jest upchane praktycznie na stek. Jest to skręcane porządnymi śrubami, bo tego już więcej nie ruszę. Jak to teraz postawiłem na tej platformie, tak tego już nie ruszę w ogóle. A i tu mamy jeszcze kieszeń. Jest kieszeń na dysk, w którym jest też jedno chyba terabajtowy dysk twardy. Więc jest to ciekawy komputer bardzo. Komputer skierowany tylko do nauki, do projektów naukowych. Tu nie będzie nic na nim innego robione. To jest zbudowany komputer tylko do tego. O, zresztą udało mi się włączyć doświetlanie. Widzicie? Jest Quadro, tak wyglądają Nvidia Quadro, piękna. No i mamy, o, jest płyta główna, odsłonię kabelek, proszę bardzo. To jest ta płyta główna, tak wszystko fajnie wygląda. Wentylator od chłodzenia AMD. Powiem wam szczerze, może wam się wydawać, że śrubki są skorodowane, ale to tylko śrubki, trochę są podkorodowane. I mamy tutaj pamięci HyperX. Otaktowanie 1600 MHz. Nie aktualizowałem w tym komputerze BIOS-u, bo jest to zbędne, bo na tą płytę główną nie ma już w ogóle żadnego BIOS-u dostępnego. Z tego... No, widzicie, wentylator po tuningu, nasmarowany smarem rowerowym w sprayu.
Widzicie, obraca się normalnie, wszystko działa dobrze. A za chwilę zobaczycie, jak działa. Ok, mamy już wszystko podłączone do prądu. Oczywiście nie podłączę karty graficznej, bo musiałbym iść do domu po przejściówkę, bo tu jest mini DisplayPort, a ja mam przejściówkę w domu, więc tylko zademonstruję Wam, jak to chodzi. Jak widać, wszystko dobrze działa. Wentylatory się zaczną kręcić dopiero, gdy temperatura osiągnie taką, jaka musi być zadana na płycie. Póki to się nie stanie, płyta po prostu nie włączy wentylatorów. Weźmiemy sobie doświetlenie. Karta pracuje. Wiecie, jednak skoczę po tą przejściówkę. Witam, już mam przejściówkę. Jest to przejściówka na VGA z mini DisplayPort, tak połączone. No niestety czasem przy komputerach z Linuxem wymagane jest umiejętność główkowania i robienia różnych rzeczy przedziwnych. Nagrywam w garażu, bo nie chce mi się zanosić tego komputera do domu. Tak, ok, mamy już wszystko podłączone, specjalnie dla moich widzów odpalę komputer, żeby... Wydaje się, że... No... Ruszył z buta. Mam tu mały pierdolnik w garażu. Widzicie, wszystko działa jak złoto. Jeszcze musi uruchomić. Nagrywam z Oppo A16. Będzie tu wsadzona karta sieciowa Wi-Fi, tylko to później. Zobaczcie, ładuje się Linux. Będę go aktualizował, więc trochę to zajmie. Proszę bardzo, tylko no niestety bez dźwięku. Widzicie, jest to stary, wersja 20.2 jeszcze. Wentylatory stoją, bo temperatura jeszcze nie jest wysoka pod zespołów, żeby było wymagane ich chłodzenie. A teraz połączymy się z internetem. No bo wiecie, nie będę się bawił w... Jak to się mówi, jak teraz aktualizowanie na filmie. Chciałem Wam tylko pokazać, jak to w ogóle wygląda. Tylko coś za... No, zacznie sobie działać, jak temperatura podzespołów wzrośnie. Jak na razie nie jest to wymagane. To sobie próbowałem tam ustawić, ale widzę, nie idzie. Pokażę Wam, jaki tu mamy... O Jezu, nie menadżer sterowników. Monitor systemu. Tak to wygląda. To jest ten procesor AMD 4
rdzeniowy i mamy tutaj 16 gramów. No i tyle. Oczywiście nie mamy połączenia internetowego, więc nic tu, wiecie, nie wykombinuję. Ale mamy dostęp do magazyn, Linux backup, Adata, słyszę, a przepraszam bardzo, to nie jest dysk na system Linux, to nie jest GoodRAM, tylko to jest Adata SU 630, przepraszam za pomyłkę, ale pamiętajcie, ten się nie myli, kto nic nie robi. Aha, zamontowanie tego jest niemożliwe, no bo pewnie teraz się ten kopię wykonuje, więc nie zamontujemy. Więc widzicie, jak ten komputer wygląda w środku. Nie jest to nie wiadomo jaka maszyna. No dobra, to miłego dnia życzę.